Witam. Pomysł zrodził się dawno temu, jakieś 20 lat temu, po rozpoczęciach sezonu motocyklowego w lecie. Jak to mówię, jest teraz ciepła impreza w środku zimy. Pomagamy w tym roku hospicjum. Jeszcze dołączymy do tego dom na Ukrainie, który prowadzą siostry polskie, gdzie tam trzeba wymienić dużo rzeczy, piece. One się opiekują dzieciakami takimi z ulicy, sierotami, które zostały bez rodziców. Także pieniążki podzielimy na pół. Hospicjum nie chciało żadnych pieniążków w ramach rekompensaty za to, że pomagamy im cały rok. Mamy przygotowaną tutaj taką niespodziankę, przykrytą na razie kolorowymi szmatkami. Są to ciasta, które upiekło właśnie hospicjum, które będziemy rozdzielać po nabożeństwie kolędowym tym, którzy tam wrzucą jakieś datki na hospicjum i na te dzieciaki z Ukrainy. No nie tylko, każdy dostanie, jest tego dużo, także będzie się działo. Występuje po raz kolejny zespół księdza Adriana Bąbelka, z parafii świętego Mikołaja. Nasz ksiądz Adrian Bąbelek jest naszym kapelanem już od paru lat, kapelanem motocyklistów oczywiście, także po raz kolejny nas wspierają profesjonalnie swoją muzyką i śpiewem. Dobra, może poczekamy na to. Dzisiaj zaśpiewamy tradycyjne kolędy, tak żeby wszyscy z nami mogli pokolędować Bożemu Dziecięciu, ale też i pastorałki, tak jak to z reguły bywa na tego typu spotkaniach kolędowo-pastorałków. Jak to mówił ojciec Pawła, poczekamy na ojca proboszcza. Nigdy się nie spóźniaj, no ludzie są za wcześnie. Po raz pierwszy pan redaktor zaczęli. Przyjechaliśmy trzema samochodami. Jest nas tutaj chyba 12 osób z Prudnika. Jest to Opolskie Towarzystwo Motocyklowe. Od lat przyjaźnimy się z Serce Motocykle, organizując też nasze kolędowanie w Prudniku Lesie. Odwiedzamy się wzajemnie, razem śpiewamy. Nawet gitarę przywieźliśmy swoją. Dzięki oczywiście Andrzejowi Złoczowskiemu, który jest takim dobrym duchem, braci Boże, jesteśmy tutaj. Przychodzi na czas, tylko ludzie przychodzą za szybko. Boże, witam wszystkich serdecznie. Po kolędzie. Czyli może. Powitasz. Tak nie będzie. I jeszcze na końcu. U nas, braci Boże, na Płoni miały miejsce nasz pory kolędowe, trochę nam się przedłużyły, bo chcieliśmy sobie kolęd pośpiewać, tych tradycyjnych, znanych, ale też gromadzimy się tutaj. Bardzo was serdecznie witam wszystkich i tu z braci Boże, i spoza braci Boże. Witam motocyklistów. To takie już nasze tradycyjne spotkanie tutaj na Płoni, na oborze, przepraszam, w wspólnym kolędowaniu, w sławieniu Pana Jezusa, który się rodzi. I myślę, że przesłanie z każdego Betlejem, tego Betlejem pierwszego w Ziemi Świętej, gdzie gromadzą się pielgrzymi, by zobaczyć, dotknąć tego miejsca, gdzie rzeczywiście narodził się Pan Jezus. I to przesłanie, które płynie z Betlejem, przesłanie, które płynie z Grecją, bo w przyszłym roku obchodzić będziemy 800 lat od pierwszej żłobki, od pierwszego żłóbka, wtedy żywego, bo święty Franciszek to zainicjował jako żywą stajenkę, żywy żłóbek. Także my w naszych kościołach budujemy stajenki, bo chcemy dotknąć tej tajemnicy prawdy narodzenia Pana Jezusa, narodzenia tak naprawdę w nas. Bo to ma się w nas dokonywać każdego dnia. Na nowo ma rodzić się Jezus. Niech to będzie dzisiaj przesłaniem naszego wspólnego motocyklowego i nie tylko kolędowania, byśmy nieśli tę radość, pokój, który przynosi Pan Jezus, byśmy nieśli to tam, gdzie jesteśmy, gdzie pracujemy, gdzie przebywamy. Dobrego odbioru wszystkim życzę. Witam dzisiejszych muzyków, tak można by to nazwać też, bo to też muzycy w inny sposób, nie na organach, nie na orkiestrze, instrumentach tych klasycznych, ale w inny sposób. Witam was bardzo serdecznie. Życzę wszystkim dobrego odbioru, dobrego przeżywania naszego żłóbka, naszego Betlejem. Wyjdźmy z tego spotkania inni, radośniejsi. Zanieśmy tę radość i pozdrowienia wszystkim, do których potem się
wesołych świętach. Dzisiaj co prawda już kończymy okres Bożego Narodzenia, tradycyjnie jednak kolędy do 2 lutego śpiewamy. Natomiast te święta Bożego Narodzenia nie tylko mamy przecież obchodzić je w tym czasie, bo w Betlejem kolędy codziennie śpiewają, tak mają fajnie. Ale ważne jest to, żebyśmy tą atmosferą świąteczną, tym pokojem, tą radością, tą ludzką życzliwością i dobrocią dzielili się nie tylko w Boże Narodzenie, ale w każdym dniu roku. A dzisiaj, w czasach, w których żyjemy, świat tego chyba bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje. Dlatego od tego zaczniemy. The song.